Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Mając ogród, musimy posiadać też narzędzia ogrodowe. Jest ich dosyć dużo. Kupujemy je w zależności od potrzeb. W tym filmiku powiem Wam o 20 przydatnych narzędziach ogrodniczych. Podstawowym narzędziem ogrodnika jest coś, czym można kosić trawę. Można wybrać sobie kosiarkę czy też kosę. Kosiarka, jak i kosa, może być elektryczna i spalinowa. Można też kupić kosę ręczną. Ja na początku miałem kosiarkę elektryczną za około 300 zł. Była bardzo dobra, nigdy mi się nie popsuła, no jedynie ten kosz, który się nakłada. Czasem mi się on rozwalał, bo za dużo było tam trawy. No ale 10 sekund i był naprawiony. Kosiarką kosiłem małe i duże trawy. No ale później miałem już kosę spalinową za 300 zł, bo mi się nią szybciej kosiło. No a tym bardziej, że teren mam nierówny. Nie było przyjemnie kosić taką kosą, no i zepsuła się chyba po 2 sezonach. Teraz mam kosę spalinową już droższą, bo za około 1000 zł i jest różnica w koszeniu. Kosi się nią o wiele lepiej, no ale też cena jest o wiele wyższa. Jeśli mamy czym kosić, to teraz musimy mieć czym grabić. Nawet jeśli nie trzeba grabić trawy, to i tak przyjdzie czas na liście. Tutaj jak kto woli, można sobie grabki nawet zrobić samemu. Bardzo przydatnym narzędziem jest łopata. Możemy ją użyć na przykład do przekopywania terenu. Do precyzyjniejszego kopania przyda nam się też mała łopatka ogrodowa. Oprócz tego do spulchniania ziemi przyda nam się trójząb ogrodowy. Jeśli mamy żywopłot, to musimy mieć też do niego nożyce. Ja nie mam, więc nie potrzebuję. Mam za to sekator, którym ciąłem już krzewy owocowe. Jeszcze może nie niezbędny, ale potrzebny jest wąż ogrodowy, o ile mam wodę. No lepiej by było mieć deszczówkę do podlewania roślin, ale jak nie mamy, to taki wąż będzie przydatny. Z wężem to też według mnie zależy, czy mamy czas i czy nam się chce, bo lepiej by było taką zimną wodę wlać do jakiegoś pojemnika. Następnie należy trochę odczekać i dopiero później ją podlewać rośliny. Trzeba tylko pamiętać, żeby nie podlewać roślin, gdy świeci słońce. To chyba wszystkie takie bardzo potrzebne narzędzia do ogrodu. Można by jeszcze wymieniać choćby piłę, siekierę, taczkę, sadzarkę, opryskiwacze, rękawice, widły, motykę, konewkę, grabie do ziemi, ale to już w zależności od potrzeb. Jeszcze wspomnę o dwóch narzędziach, których nie mam, ale chciałbym mieć. Jest to glebogryzarka spalinowa i świder ogrodowy. Sam świder ręczny jest niedrogi, więc pewnie go będę za jakiś czas miał. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Jeśli zapomniałem, to napiszcie mi to w komentarzu. Pozdrawiam.